niedziela, południe się zbliża, to żeby nie tracić czasu. Proszę Państwa, serdecznie witamy znakomitego Polaka. Bardzo dziękuję za dobre słowa, postaram się nie zawieść. Grzegorza Brauna. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Wiktorowi, Radiu Pomost. Bardzo dziękuję. Dziękuję moim gospodarzom tutejszym, wszystkim państwu, którzy się mną zaopiekowaliście i tym, którzy się jeszcze zaopiekują. Nie będę siadał za tym stołem ciężkim, bo jesteśmy w kameralnym gronie. Przyleciałem tutaj na tę stronę globusa z inspiracji kolegów, koleżanek z Kongresu Polonii Amerykańskiej z zachodniego wybrzeża, z Kalifornii. Tam spędziłem ostatnie tygodnie, mając okazję, zaszczyt, honor spotykać się z naszymi rodakami w okolicy San Francisco i Los Angeles i San Diego. A teraz jestem u państwa, zanim polecę na wschodnie wybrzeże, żeby tam dalej kolędować. Jaki temat mojej kolędy? Ja jestem reżyserem i od reżyserii filmów, głównie dokumentalnych, przyszło do gawędziarstwa, to znaczy filmy dokumentalne spowodowały, że miałem coraz częściej okazję wymądrzać się w różnych miejscach, odpowiadać na pytania, tak jak umiem najlepiej. No i u państwa jestem w charakterze takiego mądrali gawędziarza, wujka dobra rada. I pierwsza moja dobra rada jest taka, żebyście państwo bardzo poważnie potraktowali te szanse ogromne, jakie są przed Polską w tej chwili, no ale żebyście rozumieli, że proporcjonalne do tych szans wielkich są zagrożenia. Jest w tej chwili, proszę państwa, chwila dziejowa. Chwila dziejowa. Dzieje Polski się po raz kolejny przesilają. Oczywiście, no każdemu się zdaje, że żyje w wyjątkowych czasach i że jego życie jest wyjątkowe. No, ale tak przez porównanie. Ja myślę, że losy Polski ważą się w tej chwili podobnie jak ważyły się na przełomie lat 70. i 80. I myślę, że zagrożenia, wobec jakich Polska w tej chwili stoi, są porównywalne tylko z tymi, które wisiały nad nami na początku lat 80. Co się działo na początku lat 80.? No, w Moskwie rozważali, czy pójdą na trzecią wojnę światową, czy ruszy północna grupa wojsk Armii Czerwonej w NRD, czyli Niemczech Wschodnich, w PRL, czyli w Polsce pojałtańskiej. Czy ruszą? Nawet jak nie wygrają III wojny światowej, to tak sobie rachowali sowiecki marszałek Ogarkow, że przynajmniej jak do Renu dojdą, no może do Sekwany, to będą mieli lepszą pozycję negocjacyjną. Lepszy punkt wyjścia do tego, co i tak muszą zrobić, to znaczy do transformacji ustrojowej. To znaczy, mówiąc krótko, musieli odkręcić śrubę, bo bankrutowało imperium. No ale stali wobec takiego kłopotu, że jak się śrubę odkręci, no to żeby się wszystko nie rozleciało, żeby się władza nie wymknęła z rąk, żeby nie stracić tej władzy, kontroli, no i tego, co się tam nakradło przez pokolenia sowieckich funkcjonariuszy. Taki był dylemat. I wersja III wojny światowej wcale nie była wtedy wykluczona. Wcale. Jaki byłby tego rezultat? No właśnie nie wiadomo, jakby tam, dokąd by dojechały sowieckie czołgi, ale Polska zostałaby zmieciona, ponieważ nastąpiłoby amerykańskie uderzenie, kontruderzenie atomowe właśnie na terenie PRL. Wyznaczone były setki celów. Paradoksalnie po tym, jak świętej pamięci pułkownik Kukliński doinformował Amerykanów o tym, jakie są zamiary, jaka jest taktyka i strategia Armii Czerwonej, oni zwiększyli jeszcze liczbę tych celów. Więc nas by nie było. Byłaby atomowa pustynia.
I jest teraz rok 2016. Oczywiście nic w historii dwa razy się nie zdarza, ale zagrożenie jest ogromne. Zagrożenie wojną, proszę Państwa. Trzecią wojną światową, która wtedy u nas nie wybuchła, nie miała takiej krwawej, tragicznej eskalacji. Zawahałem się mówiąc krwawej, bo to przecież jak uderzają bomby atomowe, to nawet, prawda, krwi nie ma. Nic nie jest powtarzalne jeden do jednego, a jednak jest pewne podobieństwo, pewna analogia. W czym jest ta analogia? No znowu imperia tego świata dochodzą ze sobą do porozumienia, stosując różne bodźce, zajmują pozycje negocjacyjne. Jedni drugich starają się przyprzeć do muru. Dzisiaj imperium globalne, jedyne, które zachowało zdolność globalnego reagowania, to jest to imperium, którego Państwo w większości na pewno jesteście lojalnymi obywatelami. Imperium amerykańskie. No ale imperium amerykańskie ma rozliczne kłopoty. Ma deficyt budżetowy, który nie prowadzi do bankructwa państwa tylko dzięki temu, że cały świat używa dolara. No ale jakby tak przestał używać dolara, no to byłaby katastrofa. I dlatego imperium amerykańskie musi, chce czy nie chce, walczyć o zachowanie swojej globalnej hegemonii. Kto zagraża tej globalnej hegemonii? No jest cały klub malkontentów. Jest Rosja, która nie chce się pogodzić z tym, że spadła z ekstraligi do pierwszej ligi. Rosja chciałaby być partnerem równorzędnym, a nie ma na to środków, bo woda i aborcja i gospodarka centralnie sterowana, to znaczy komunizm, tak zniszczyły to państwo, że ono się mimo wielkich wysiłków i nawet modlitw, ono się zwija, a nie rozwija. Są Chiny, które pierwszy raz w dziejach dokonały takiej sztuki, że udało się pretendentowi prześcignąć hegemona w rozwoju, tempie rozwoju gospodarczego bez wojny. Do tej pory w dziejach to się nigdy nie zdarzyło. Żeby po prostu to tempo, w jakim się produkuje i pieniądze płyną, interes się kręci, żeby ono, żeby zostało przewyższone przez kogoś, kto aspiruje do roli lidera świata bez wojny. No i Chiny są tutaj najgroźniejsze. Są jeszcze inni pretendenci. Indie, ścicha pęk, dokładnie nie wiadomo, kiedy i jak, tak, nastąpi jakaś erupcja energii politycznej. Jest Ameryka Łacińska z Brazylią na czele, największym państwem tamtej okolicy. I są jeszcze tacy, co się wahają, co się rozglądają. Wiecie Państwo, to wahanie naprawdę jest duże, skoro nawet jakiś czas temu w Australii, w tamtejszym parlamencie stawiano te kwestie. Z kim my właściwie idziemy na trzecią wojnę światową? Z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi? No Stany Zjednoczone dosypały tam owsa, pobudowały jakieś wielkie instalacje, inwestycje militarne. No i oczywiście Australia idzie na trzecią wojnę światową przeciw Chinom, a ze Stanami Zjednoczonymi. Ale podaję ten przykład, żeby było jasne, że to nie jest wszystko takie jasne. Punkt ciężkości świata przesunął się na Pacyfik, bo to na Pacyfiku ma być stoczona ta trzecia wojna światowa. Na Pacyfiku wielkie zbrojenia. Amerykanie, zdaje się, że przycięli dżunglę i wydłużyli pasy startowe nawet na niektórych z tych wysp, na których nic się nie działo od czasów II wojny światowej. Floty aliantów amerykańskich, Korei Południowej, Japonii, one przerosły floty państw europejskich, Francji i Anglii. To jest komunikat wyraźny, że punkt ciężkości przesunął się na Pacyfik. Królowa mórz i oceanów, marynarka brytyjska, ona teraz jest, jeśli chodzi o tonaż,
jest flotą podrzędną i prowincjonalną. Oczywiście mają lotniskowiec, mają bombę atomową, ale jeśli chodzi o tonaż, to Korea Południowa i Japonia już dawno przykryły to wszystko, co Europa ma do zaoferowania. No i teraz Imperium Amerykańskie ma taki kłopot, że ono chociaż jest imperium hegemonem globalnym, to nie może sobie pozwolić na to, żeby toczyć naraz wojnę wszędzie i z wszystkimi. To jest niemożliwe. To sobie wyliczyli generałowie, sekretarze stanu obrony, kongresmeni i senatorowie już to wiedzą. I nawet jakiś czas temu w związku z tym przepisali swoją doktrynę wojenną i stwierdzili to wyraźnie, że celem armii Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczenie do tego, żeby konflikt na skalę wojny pełnowymiarowy, żeby miał się rozgrywać na więcej niż jednym głównym teatrze wojennym. I w związku z tym, tu się powoli zbliżam do polskich spraw, w związku z tym Amerykanie w przyspieszonym tempie starają się pozamykać sprawy w innych rejonach świata. Pozałatwiać, tak żeby mieć spokojną głowę na wojnę z Chińczykami. Jak ta wojna będzie wyglądała, to jest inna sprawa. Amerykanie bardzo się starają zrobić wszystko, żeby ona nie wybuchła w formie konwencjonalnej. Starają się spowodować kryzysy finansowe, odwirować z funduszy swoich przeciwników, tak jak Rosję w dużej mierze im się udało odwirować przez granie na zniżkę cen ropy. Granie, czyli wpływanie na swoich agentów, na przykład na Bliskim Wschodzie. Więc te inne teatry wojenne to, proszę Państwa, przede wszystkim jest właśnie Bliski Wschód, Azja Środkowa i to jest Europa Środkowa i to jest Polska. To są te inne rejony, w których Ameryka musi dążyć do tego, żeby sprawy szybko pozamiatać, żeby tam mieć jakichś swoich wiarygodnych agentów, którzy będą pilnować interesu, nie dopuszczą do wyeliminowania Ameryki jako arbitra, a jednocześnie nie będą pochłaniali energii politycznej, nie daj Boże, militarnej. Czyli Ameryka tak stoi w rozkroku, jeśli o nas chodzi. Chciałaby zostawić to wszystko Niemcom i Rosjanom i niech oni tam się dogadują w Europie Środkowej, no ale jak oni się za dobrze dogadają, no to wtedy Ameryka w ogóle wyleci. To wtedy nie będzie do niczego potrzebna. Jak się dogadają bez tłumacza, to po co tam Amerykanie? Czyli rozkrok. Z jednej strony wyjść, nie trwonić środków żadnych, żeby to nic nie kosztowało, ani politycznie, ani militarnie, ani finansowo. No a z drugiej strony trzeba zostać, żeby mieć tę pozycję kuratora, starszego i mądrzejszego. Bo gdyby Amerykanie zostali wyautowani z Europy przez pakt Ribbentrop-Mołotow, Moskwa-Berlin, który w naturalny sposób się rekonstruuje. W naturalny sposób Szwaby z Moskalami się świetnie dogadują, bo mają wspólny temat. Rosja ma niewyczerpane rezerwy bogactw naturalnych, no ale Niemcy mają tę rurę i tę technologię, dzięki której można tę ropę, gaz tłoczyć na zachód, no i jest rynek zbytu w Europie Zachodniej. Czyli z ich punktu widzenia idealna byłaby koegzystencja, symbioza wręcz imperium rosyjskiego z imperium europejskim, które jest de facto, w każdym razie na naszym kierunku, imperium europejskie, czyli Eurokołchoz, Unia Europejska, jest narzędziem realizacji interesu niemieckiego na Europę Środkową. Chociaż się tego tak wprost nie nazywa. Otóż gdyby oni tak za dobrze się między sobą ułożyli, no to w ogóle Amerykanie wypadną wtedy z Europy. I wtedy już nie będą imperium globalnym, hegemonem totalnym, prawda? Czyli nie mogą sobie na to pozwolić. No i wymieniłem Bliski Wschód. Na Bliskim Wschodzie stała się rzecz bardzo ważna, epokowa, przełomowa w każdym razie, jeśli idzie o nasze życie. Pamiętacie Państwo, tak długo jak
tutaj patrzę, toczę spojrzeniem po sali, większość z nas to na pewno pamięta, że przez dziesiątki lat Iran to był synonim wszelkiego zła. Czarny charakter, prawda? Nawet w 2012 roku jeszcze w Polsce wydrukowana została przez ludzi, którzy są, realizują, starają się realizować politykę, która podoba się Amerykanom. Ci ludzie wydali pismo, taki miesięcznik, na którego okładce był prezydent Iranu w mundurze SS-mana, Ahmadinejad, on się wtedy nazywał, i był taki tytuł: czy Iran podpali świat? W 2012 roku taka była wersja, to było grane. U was w telewizorach też wtedy o tym mówili, że Iran podpala świat, Ahmadinejad drugi Hitler, tak, albo i trzeci. Zobaczcie, jak wiele się zmieniło. Zaledwie 4 lata, już rok temu pani Obamowa czyli irańskie, świętowała w Białym Domu. Minęło czasu mało wiele, Iran nie jest już źródłem zła, zagrożeniem, tak? Tylko jest partnerem. Jest partnerem w zaprowadzaniu, w stabilizowaniu tej części świata. Jaki koszt tego dla Amerykanów? No koszt taki, że Amerykanie chcieli zapalić zielone światło dla irańskiego programu atomowego. Dla irańskiego programu atomowego, bo wcześniej właśnie straszyli nas latami, że tam ta bomba atomowa, ona wszystkim na całym świecie zagraża, więc bombardujmy Teheran. Teheranu nie zbombardowali, bo im się przedłużyła akcja zaprowadzania demokracji w Syrii, prawda? Co było niezbędne, żeby... Prawda? Więc zmieniła się polityka wobec Iranu. Dlaczego? Krótka sprawa, to w Iranie jest jeden z tych kurków ropy, które trzeba trzymać w ręku, żeby kontrolować chiński bilans energetyczny, żeby Chińczykom nie styknęło, żeby im nie starczyło. Dlatego trzeba mieć kontrolę nad Iranem, to znaczy trzeba się z Iranem ułożyć. No ale skoro to nastąpiło, to jest tak, jakby się zmieniły bieguny na globusie w tej części i to zmienia cały układ bliskowschodni ze skutkiem najbardziej piorunującym dla Izraela, dla państwa położonego w Palestynie. Do tej pory żydowskie państwo w Palestynie zapewniało sobie przetrwanie i gwarantowało własne bezpieczeństwo dzięki temu, że Amerykanie pompowali tam rocznie tę skromną dotację w wysokości różnie obliczanej, między 4 a 14, tak, miliardów, różnie to liczą, ale przede wszystkim chodziło o to, że nikt w najbliższym otoczeniu nie ma prawa wyrosnąć ponad innych. I póki tak jest, póki ten stan się utrzymuje, to Izrael jest bezpieczny. Otóż w momencie, kiedy Amerykanie zapalają ze względu na Chiny zielone światło dla Izraela, dla Iranu, to Izrael nie może już trwać w tym, utrzymywać tej samej doktryny państwowej, tej samej doktryny obrony. Izrael ma inne kłopoty. Izrael ma kłopot taki, że tam nikt nie chce mieszkać już masowo. Ćwierć wieku temu Izrael dostał ostatni taki zastrzyk tkanki demograficznej, taki przeszczep. To była operacja Most, czyli przewiezienie setek tysięcy i łącznie milionów sowieckich Żydów do Izraela. To był przeszczep, który prolongował istnienie tego państwa o następne ćwierć wieku. No ale teraz już nie ma takiego źródła przeszczepu. Nie ma drugiego takiego państwa, które by trzymało Żydów w klatce, bez paszportów, tak jak Związek Sowiecki kiedyś, i które mogłoby zapewnić taką kolejną, taki zastrzyk wzmacniający. Parę lat temu przeczytałem w jednej gazecie, że rabini jacyś nawrócili Indian peruwiańskich w liczbie kilkudziesięciu na judaizm i osiedlili ich na terenach okupowanych. To była ciekawa notka, no bo ona uświadomiła mi, jak poważna jest z ich punktu widzenia sprawa. Tonący brzytwy się chwyta. Żydzi nigdy nie
specjalizowali się, można powiedzieć, nie była prozelityzm nie był w repertuarze obowiązkowym. No więc skoro peruwiańskich Indian nawracają, to znaczy, że rzeczywiście musi tam być trudno. No bo kto chciałby mieszkać w kraju, w którym można wsiąść do autobusu, a wysiąść na tamtym świecie, bo się ktoś rozerwie jakimś granatem? Nikt normalny. I otóż, proszę Państwa, Izrael musi pozyskać nową bazę na stałym lądzie. Mówię na stałym lądzie, no Izrael to jest oczywiście stały ląd, Palestyna, ale przyjmijmy taką figurę na chwilkę, że to jest krążownik we wrogim otoczeniu, na wzburzonych falach. Izrael się nie dorobił przyjaciół w najbliższym sąsiedztwie. Nikt nie kocha Izraela z różnych względów i z wzajemnością. I w związku z tym, jeśli w bezpośrednim, najbliższym otoczeniu geostrategicznym Iran buduje Wielką Persję, bo ma przyzwolenie na kontynuację programu atomowego, jeśli znowu całkiem nie tak daleko Turcja reaktywuje Imperium Osmańskie, no to sytuacja jest zmieniona. Izrael musi szukać bazy na stałym lądzie. Moja hipoteza, moje przypuszczenie, ta baza jest w Europie Środkowej, nie gdzie indziej. Parę lat temu, w 2013 roku, przeczytałem artykuł napisany i wydrukowany na łamach polskojęzycznej niemieckiej prasy regionalnej, bo wiecie Państwo, że w Polsce cała prasa regionalna jest własnością niemieckich koncernów, no ale wychodzi to w języku polskim. I otóż na łamach jednej z tych gazet przeczytałem artykuł pana Seweryna Aszkenazego, który jest sponsorem judaizmu reformowanego. I ja Państwu polecam lekturę tego artykułu, bo to, co tutaj mówię i będę mówił, może Was do tego stopnia zdziwić, do tego stopnia może Wam się zdać jakoś z Księżyca czy z dalszego kosmosu wzięte, no bo nikt o tym nie mówi w telewizji, prawda? To dlatego taki dysonans poznawczy. Więc zachęcam, żebyście sami rzucili okiem. Seweryn Aszkenazy napisał, że Żydom wszędzie źle w świecie, wszędzie źle, i w Europie Zachodniej, i we Francji, i w Niemczech jacyś niesympatyczni ludzie, antysemici okropni, Żydom źle życzą. I nawet w Stanach Zjednoczonych muzułmańscy fanatycy tutaj zagrażają. I tylko w Polsce będzie dobrze. Tylko w Polsce będzie dobrze. Obszerny artykuł, nie jakaś tam wypowiedź przypadkowa, tylko artykuł firmowany nazwiskiem pana Seweryna Aszkenazego. Ja podkreślam, że to nie jest jakiś felietonista, to nie jest jakiś śmieszny kabareciarz, który takie, prawda, piórnonsensowne żarty oferuje. To jest poważny tekst. Tylko w Polsce będzie dobrze. Dlaczego? Bo mamy takie piękne tradycje. Bo Rzeczpospolita wielu religii, wielu narodów była domem dla Żydów. No tak, no tak. To napisał pan Seweryn Aszkenazy. Jeszcze parę lat wcześniej ruszyła akcja artystyczna pod tytułem Ruch renesansu żydowskiego w Polsce. Ten ruch renesansu żydowskiego w Polsce za pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o zgrozo, w Warszawie, to była taka artystyczna prowokacja izraelskiej artystki, która na Biennale Międzynarodowym w Wenecji, ale potem także w Sydney, także w Toronto, prezentowała to, co oni tam, współcześni artyści, to oni nie są tacy, prawda, banalni, żeby jakiś tam obraz malować, tylko oni mają tak zwaną instalację, prawda, i w ramach tej instalacji był taki plakat, był program Ruch renesansu żydowskiego w Polsce. Ja, proszę Państwa, nie będę tutaj szydził, ani też nie będę jakoś się czaił specjalnie. Ja uważam takie akcje artystyczne, uważam takie teksty, jak tekst pana Aszkenazego, uważam to za balony próbne. Balony próbne, które są wypuszczane po to, żeby przetestować możliwości, żeby przetestować także czujność, wrażliwość odbiorcy polskiego. No i troszkę Polaków się zdążyło ocknąć i wybudzić, ale życie publiczne dalej
nie uwzględnia tego wątku. Prasa, radio, telewizja po prostu, no cóż, retuszują rzeczywistość i w ogóle nie notują tego typu zdarzeń. Wspomniałem o publikacjach, czyli o faktach prasowych sprzed paru lat, a teraz zwrócę uwagę na coś, co wydarzyło się parę tygodni temu. W ostatnich dniach stycznia złożył wizytę w Moskwie przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydowskiego, pan Wiaczesław Moshe Kantor. Jest to sowiecki, rodem sowiecki Żyd, dorobił się za Jelcyna, teraz trzecią kadencję jest prezesem Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Znowu tak to podkreślam, żebyście państwo rozumieli, że to nie jest jakiś marginalny oszołom, tak? Tylko to jest główny nurt. Główny nurt. Otóż składa on wizytę w Moskwie, spotyka się z Władimirem Putinem. Możecie przeczytać komunikat z tego spotkania. Pan Moshe Kantor powiedział: sytuacja Żydów w Europie jest najgorsza od czasów II wojny światowej. Polacy to akurat troszkę lepiej niż inni ludzie na ziemi orientują się, jak ciężka była sytuacja Żydów w latach II wojny światowej. W związku z tym dla nas no, to jest bardzo mocno powiedziane, prawda? Najgorsza od czasów II wojny światowej. Dlaczego? Tłumaczy pan Kantor Putinowi. Dlatego, że Żydzi nigdzie nie mogą się czuć bezpiecznie, że islamscy terroryści, którzy w Iraku weszli w posiadanie brudnej bomby, to znaczy materiałów rozszczepialnych, z których tam sobie sklecili taką bombę atomową chałupniczo wytworzoną, oni zagrażają, grożą ataki terrorystyczne w Europie Zachodniej, a pan Putin na to, to przyjeżdżajcie do nas. Przyjeżdżajcie do nas. Jeśli odbywa się takie spotkanie, to już jest bardzo ciekawe, ale jeżeli idzie w eter taki komunikat, to znaczy, że przynajmniej pan Kantor i jego organizacja Europejski Kongres Żydów oficjalnie namaścili Władimira Putina na obrońcę, gwaranta bezpieczeństwa Żydów w Europie, a więc w ogóle w świecie. W ogóle w świecie. Tydzień po panu Kantorze w Moskwie był pan Henry Kissinger. Odwiedził Kreml, spotkał się z Władimirem Putinem i również mieliśmy komunikat. Komunikat był taki. Henry Kissinger. Rosja nie jest wrogiem Zachodu. Rosja nie jest wrogiem Stanów Zjednoczonych. Jest niezbędnym ogniwem światowego systemu bezpieczeństwa. Jakoś tak to powiedział. To są takie okrągłe zdania dyplomatyczne. No i teraz jak zrozumieć w tym kontekście, jak zrozumieć to, że do Polski przyjeżdżają ostatnio mężowie stanu i generałowie i dyplomaci z Zachodu i wszyscy mówią o tym, że bardzo Rosja zagraża i trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. W Syrii tymczasem, co usłyszeliśmy też parę tygodni temu, była konferencja w Monachium i tam pan premier aktualny Rosji Miedwiediew powiedział: nasi wojskowi, nasi, czyli rosyjscy i amerykańscy, wspólnie, ramię w ramię stabilizują Syrię. Czyli w Syrii stabilizują, w Syrii już jest umowa, pakt Ławrow-Kerry, a w Europie Środkowej jest niebezpieczeństwo rosyjskie i trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. I wszyscy się na to zgadzają. Ministrowie obrony państw NATO spotkali się w ostatnich tygodniach i wszyscy się zgodzili, że trzeba wzmacniać wschodnią flankę NATO. Przez ćwierć wieku wcześniej jakoś nie zauważyli problemów. Niebezpieczeństwo rosyjskie nie było nigdy tak wielkie, żeby się przemogli, a teraz wszyscy mówią o wzmacnianiu. No tylko jak oni chcą wzmacniać wschodnią flankę NATO? Zapytał pan minister Antoni Macierewicz, pana sekretarza obrony Aszego, który Asze zalicytował 3,5 miliarda dolarów. Powiedział pan prezydent Obama, daje na wzmacnianie wschodniej flanki NATO 3,5 miliarda dolarów. A pan minister obrony z Warszawy zapytał grzecznie, a ile z tego na Polskę? I pan Asze powiedział, to rzecz do dyskusji. W języku dyplomatycznym zdanie to rzecz do dyskusji oznacza bujaj się pan. To oznacza
właśnie zdanie, to rzecz do dyskusji w języku dyplomatów. A zatem nie ma mowy o wzmacnianiu Wojska Polskiego. Nie ma mowy o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO przez realne zwiększenie potencjału obronnego Polski. Nie. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO ma polegać na sprowadzaniu na terytorium Polski służb i armii obcych państw. Słyszeliście państwo o ustawie 1066, która przez obóz zdrady narodowej, który wtedy miał niepodzielną władzę w Warszawie, została ta ustawa przeprowadzona przez parlament i to druk miał numer 1066, dlatego tak o tym mówimy. To jest ustawa, która legalizuje działanie na terenie Polski służb innych państw i to z bronią w ręku. Jesteśmy w takiej sytuacji, że mogą u nas za zgodą już nie Sejmu, tylko po prostu w ramach porozumienia, umowy zawieranej przez administrację polską, mogą do nas wjeżdżać funkcjonariusze obcych państw i mieć nawet rewolwery za pazuchą. No oni już od dawna wjeżdżają. Już od dawna w Polsce przez całe lata bez większego skrępowania funkcjonariusze Mossadu wymachiwali gnatami, pilotując wycieczki młodzieży izraelskiej, która była wożona na takie antypolskie seanse nienawiści, prawda, w różne miejsca. Tak, polecam film Zniesławienie. Amerykański zresztą film dokumentalny, który to pokazuje, jak młodzież izraelska jest wychowywana w ignorancji, pogardzie i nienawiści do Polaków. Wmawia się bowiem młodzieży izraelskiej, że to Polacy są agresorem i winowajcą i w przeszłości, i obecnie. No, państwo tutaj w Ameryce na pewno świetnie znacie te sprawy, boście nie jeden raz zetknęli się na pewno z efektem takiej propagandy, bo ona nie tylko w Izraelu jest przecież prowadzona. Ale to jest jedna rzecz, ustawa 1066, czyli legalizacja działania służb. Tego dokonał poprzedni rząd i poprzedni parlament. No ale tu mijają miesiące, ten rząd i ten parlament jakoś nie anulowały ustawy 1066. A 10 dni temu przeczytałem, że rząd w Warszawie przyjął projekt legalizacji działania armii obcych państw na terenie Rzeczypospolitej w czasach pokoju. Co to znaczy w czasach pokoju? To znaczy w takich czasach jak teraz, kiedy to nie działa w oczywisty sposób artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli tego paktu, który nas czyni członkiem NATO. To by była wojna. Gdyby Pakt Północnoatlantycki uznał, że zagrożony jest któryś z jego sygnatariuszy, no to wszyscy mają obowiązek uznać to za stan wojny i reagować. Otóż oni wysmażyli prawo, które ma legalizować przemieszczanie się na polskim terytorium armii obcych, także i w takim stanie niejasności jak dzisiaj. Nikt tego nie nazwie wojną, ale żołnierze i ich sprzęty będą mogły już poruszać się po terytorium Rzeczypospolitej. I to ma być ustawa rozszerzająca. Ja nie wiem, do jakich granic rozszerzająca. Wiem, że pół roku temu, nie, już 3 kwartały, niespełna, poprzedni minister obrony narodowej ogłosił, że w Polsce będą amerykańskie bazy sprzętowe. Słyszeliście takie hasło? Bazy sprzętowe. To jest taka nowomowa. Nowomowa, bo nikt wcześniej czegoś takiego nie wymyślił. Bazy sprzętowe. No, w bazie sprzętowej rzekomo miałby być sam sprzęt, ale nie miałoby być żołnierzy. No, ale ktoś tego sprzętu chyba musi pilnować. Ktoś będzie miał kluczyk, ktoś będzie miał kłódkę. I rozumiem, że skoro one będą amerykańskie, no to znaczy, że nie będzie tam jurysdykcji państwa polskiego. Ostatni raz, jak Amerykanie u nas mieli jakąś swoją bazę i nie sięgały tam, nawet oczy, nie tylko wpływy
polskich policjantów i prokuratorów, no to w Kiejkutach urządzili taką tam nieprzyjemną katownię, prawda? I myśmy potem po latach jeszcze z tego się musieli najeść wstydu, bo sami Amerykanie to tutaj przeciekiem zdekonspirowali. Bardzo mnie niepokoi hasło 5 baz sprzętowych amerykańskich, bo ja nie wiem, co oni tam będą robili. Ciechanów, Łask, Choszczno, Drawsko, Skwierzyna. Może ktoś z Państwa z tamtych stron. Drawsko. Na dzisiaj 3 bazy mają być. Na dziś 3. To jakaś nowość, bo jeszcze pół roku temu mówiło się o 5, prawda? Proszę Państwa, ja mnożę znaki zapytania i oświadczam. Nie wiem, co jest grane, bo nie mam czerwonego telefonu do Białego Domu ani na Kreml. Ja tylko widzę nieszczerość. Widzę nieszczerość, no bo jeżeli ktoś by rzeczywiście myślał o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, no to myślałby o postawieniu na suwerenność Polaków. Im mocniejsze państwo polskie, im bardziej suwerenni Polacy na swoim terytorium, tym bardziej bezpieczna cała Europa Środkowa. Dlaczego? Dlatego, że gry wojenne przeprowadzane, no wojskowi niczym innym się nie zajmują, tylko grają, cały czas sprawdzają warianty ewentualnościowe. Otóż te gry wojenne teraz prowadzone, one, proszę Państwa, wykazują, że Wojsko Polskie nawet w tym stanie opłakanym, jaki w tej chwili przedstawia, bo zrobiono przez ostatnie dekady bardzo wiele, żeby armię polską zniszczyć, zdziesiątkować i zdemoralizować na różne sposoby. Otóż nawet w tym stanie Wojsko Polskie przedstawia niebagatelną wartość. Wojsko Polskie nawet takie, jakie jest, z tymi pasibrzuchami, biurokratami, za biurkami, z tymi zaledwie paroma tysiącami, no paronastoma pewnie, wojska, które można od razu posłać w pole, nawet takie wojsko przedstawia twardy orzech do zgryzienia. I Rosja, na przykład Rosja w tej chwili, nie mogłaby ze spokojem myśleć o wojnie, którą musiałaby konwencjonalnymi środkami toczyć, dajmy na to, na froncie tureckim, Morze Czarne, Kaukaz i na naszym froncie polskim, dajmy na to, prawda, od Suwałk po Smoleńsk. Dla Rosji to byłby problem. Musiałaby bardzo się napinać, żeby taką wojnę wygrywać środkami konwencjonalnymi. Musiałaby oczywiście wtedy odpowiedzieć środkami niekonwencjonalnymi. I w drugim tygodniu właśnie nastąpiłoby to, od czego zacząłem. To znaczy Polska stałaby się obiektem, celem uderzeń atomowych rosyjskich. Ale to, że Wojsko Polskie nawet dziś nie jest czynnikiem zaniedbywalnym, no to, proszę Państwa, powinna być dla wszystkich dobra wiadomość. Wystarczy to wojsko doinwestować, wystarczy państwo polskie wzmocnić i cała Europa będzie bezpieczna, bo przecież Rosjanie nie będą tacy niemądrzy, żeby rzucać się z, no może nie z motyką na słońce, ale żeby rozpętywać tutaj trzecią wojnę światową, której, jak sami wiedzą, nie mogą wygrać. Czyli jeżeli ktoś mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, ale nie chce tego czynić przez wzmocnienie Wojska Polskiego, tylko przez jakieś bazy sprzętowe, przez właśnie jakiś dyskusyjny ułamek 3,5 miliarda, ale Polakom nikt tego nie da do ręki, to znaczy, że to jest nieszczere. I ja tę nieszczerość widzę. I podam przykłady. Aleksander Wierzbow, wiceszef NATO, wicesekretarz generalny, ale ponieważ wice z ramienia Waszyngtonu, no to de facto on ma tam głos decydujący w tym interesie. Pan Wierzbow przyjechał do Krakowa, no nie dalej niż 2 tygodnie temu i tam właśnie mówił o wzmacnianiu wschodniej flanki i o tym, że niebezpieczeństwo rosyjskie. No to właśnie przypomnę, w Syrii już nie ma niebezpieczeństwa rosyjskiego, bo w Syrii jest sztama, tak? W Syrii razem stabilizujemy. A tu jest niebezpieczeństwo. Ten sam pan Wierzbow 2 lata temu w tym samym Krakowie mówił, że NATO i Stany zatem Zjednoczone i cały Zachód stoją na gruncie integralności terytorialnej Ukrainy. To znaczy dwa lata temu stali na gruncie integralności. Teraz już nie stoją na gruncie integralności, bo już Ukraina jest rozparcelowana i wszyscy wiedzą, i nikt właściwie już się o to nie kłóci, że nie będzie powrotu do stanu wyjściowego.
Krym nie wróci do Kijowa. Wschodnia Ukraina nie wróci pod jurysdykcję kijowską. I nikt specjalnie już się tym nie martwi. Czyli Wierzbow zrobił z gęby kalosz przez 2 lata, ale teraz Polacy słuchają i biorą za dobrą monetę to, co on mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i o niebezpieczeństwie rosyjskim. Z takich dysonansów poznawczych ja wnioskuję, że jak dziś mówią o wzmacnianiu wschodniej flanki, no to nic im nie przeszkodzi, żeby się za 2 lata znowu dogadywać naszym kosztem z Moskalami w jakiejś Genewie czy Bazylei. Pani Victoria Nuland, asystentka sekretarza stanu Kerry'ego, odkomenderowana do nas. Przyjrzyjcie się jej. Spójrzcie w te oczy. Zróbcie kwerendę w internecie. Naprawdę warto wiedzieć, kto u nas rządzi. Warto wiedzieć, kto naprawdę pociąga za sznurki. Więc pani Victoria Nuland przyjechała do Warszawy i rozmawiała, owszem, z ministrami tego nowego rządu, przedstawicielami obozu patriotycznego, ale rozmawiała też z jednym z liderów obozu zdrady narodowej, który pod szyldem obrony demokracji wzywa interwencji zewnętrznej. Pani Nuland, przypomnę, to jest ta sama osoba, która parę lat temu powiedziała, że na wspieranie demokracji na Ukrainie Amerykanie wydali 5 miliardów dolarów. To znaczy wydali 5 miliardów dolarów na Majdan Kijowski, czego rezultatem jest rozparcelowanie państwa. Tak? 5 lat temu, 4 lata temu, jeszcze 3 lata temu na mapie Europy było sobie największe państwo po Rosji, Ukraina, a teraz to jest już masa upadłościowa po Ukrainie. Tak? Jest tam rząd z łapanki w Kijowie. To są głównie amerykańscy i nieamerykańscy Żydzi. Panem pana Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, zrobili gubernatorem w Odessie. No to już jest grubymi nićmi szyte, prawda? To znaczy widać, że tym krajem zarządza się z zewnątrz, że to są tylko przepychanki o to, ilu agentów tam ostatecznie ma być amerykańskich, a ilu rosyjskich, a ilu niemieckich, a ilu angielskich. Nawet pana Balcerowicza tam testowali, czy by się nie zgodził być premierem tego rządu. Czyli jak pani Nuland rozmawia dzisiaj z panem Petru w Warszawie, to ja rozumiem, że przez amerykańskich towarzyszy pan Petru jest typowany na jakiegoś polskiego Jaceniuka po tym, jak u nas zrobią Majdan i może nawet nie wydadzą 5 miliardów dolarów na to, bo u nas są chętni jelenie, którzy to zrobią za darmo. Prawda? To są powody, dla których wizja wprowadzania do Polski wojsk obcych państw wydaje mi się skrajnie niebezpieczna. Skrajnie niebezpieczna. I państwa tutaj agituję, wzywam, namawiam, jak tylko możecie, a docencie własny głos, docencie własną siłę. Zwłaszcza gdybyście weszli w porozumienie z innymi waszymi rodakami, którzy w innych stanach tutaj też czytają gazety i trzymają rękę na pulsie. Namawiam was, żebyście się w tej sprawie wypowiedzieli. Żebyście nie czekali, nawet jeśli ze łzą w oku czy ściśniętym gardłem, ale żebyście nie czekali, nie przypatrywali się biernie temu, co się będzie działo z Polską w najbliższych miesiącach i w najbliższym, obawiam się, że właśnie zawahałem się, czy powiedzieć w najbliższych latach, bo mnie się zdaje, że to będzie ten sezon polityczny, jak się rzeczy będą rozstrzygać. Ten sezon polityczny. I nie powinno w tym sezonie politycznym zabraknąć głosu Polonii. W kilku sprawach. W kilku sprawach. Oczywiście tych, wiecie państwo, polskich spraw bez liku, ale sprawa numer 1 na dziś, żeby nas nie wepchnęli w wojnę, która będzie pretekstem do tego, żeby nas poddać ostatecznie zagranicznej kurateli. Bo nie wystarczy, proszę państwa, parę baz sprzętowych amerykańskich, nie wystarczy Komitet Obrony Demokracji, czyli kolektywny Gustaw Husak, który wzywa interwencji, jak w 1968 roku, to nie wystarczy. Jest bowiem jedna przeszkoda zasadnicza. Jedna przeszkoda, która uniemożliwia ukonstytuowanie się na naszym terytorium takiego projektu politycznego, który wszystkich będzie zadowalał. I Niemców, i Moskali,
i Żydów, i Amerykanów. Nie wystarczą te wojska, które przyjadą do nas w czerwcu tego roku na manewry Anaconda do Polski. Kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich. Desant spadochronowy pod Toruniem, forsowanie Wisły. To nie wystarczy. Proszę Państwa, przeszkodą jest młodzież. Przeszkodą jest młodzież, którą na pewno Państwo widujecie, oglądacie, jak nie na żywo, to w telewizorze. Serce rośnie. 1 marca, święto żołnierzy niezłomnych, wiernych do ostatka przysiędze. 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 11 listopada, Marsze Niepodległości. Już nie ten jeden tylko, ale także i w innych miastach to się rozmnożyło. Otóż, proszę Państwa, z tą młodzieżą to już się nie da dojść do ładu. Oni chcą być Polakami. Im nie pomogło 25 lat ciężkiej, wytężonej pracy Gazety Wyborczej na froncie walki ideologicznej z Polakami, polską tradycją katolicką. Nie pomogło. Ta młodzież nie dała się wypchnąć na emigrację w 100%, chociaż bardzo wielu ich jest za granicami, ale oni są. I tak długo, jak długo oni są, nie da się na polskim terytorium ukonstytuować tego, co ja nazywam kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym, jako protektoratu amerykańskiego w Europie Środkowej. Mówię o tym też, żydowska suwerenność wyspowa od Dniepropietrowska i Odessy po Szczecin i Wrocław. Dlaczego wyspowa? Bo miasta. Bo teraz nie potrzeba wykrawać państwa, stawiać drutów, zasieków, szlabanów, paszportów drukować. Nie, wystarczy kontrolować miasta. Coraz więcej ludzi już mieszka w miastach. Tu też polecam lekturę wypowiedzi amerykańskiego wujka dobra rada Benjamina Barbera, który doradzał kiedyś Clintonowi, a do Polski przyjechał 1,5 roku temu i nam doradzał. I powiedział, państwa narodowe to już przeżytek. To już przeszłość, teraz duże miasta, na przykład Wrocław, na przykład pan prezydent Rafał Dudkiewicz z Wrocławia. O, to jest taki dobry człowiek na nowe czasy. Obejrzyjcie państwo w internecie, jak pan Rafał Dudkiewicz przemawia na otwarciu synagogi pod Bocianem we Wrocławiu. Obejrzyjcie, bo to jest właśnie nowy człowiek na nowe czasy. Nie ja tak go widzę, tylko pan Benjamin Barber, tak, który doradzał prezydentowi Imperium Amerykańskiego. To się święci. Żydowska suwerenność wyspowa od Dniepropietrowska i Odessy do Szczecina i Wrocławia. Czemu Dniepropietrowsk? A tam jest największy na świecie dom Chabadu. Dom Chabadu, sekta Chabad-Lubawicz. Najbardziej dynamicznie rozprzestrzeniająca się w świecie. Najszybciej mnożąca swoje szeregi. Tak, nie przybywa Żydów w Izraelu, ale przybywa wyznawców Chabad-Lubawicz. Chabad-Lubawicz wywodzi się od rabina Schneura Zalmana, który żył na Litwie na przełomie XVIII i XIX wieku i zostawił swoim wyznawcom, zostawił księgę, którą oni otaczają nabożnym kultem. Ta księga ma tytuł Tania. Dzisiaj Tania jest najczęściej drukowaną książką żydowską na świecie. Zdziwilibyście się Państwo, prawda? Więc w księdze Tania możecie przeczytać, że goje pochodzą od demonów. To się dzieje dziś, nie 200 lat temu, nie 2000 lat temu, tylko dzisiaj. To jest książka, którą Żydzi najwyraźniej, najchętniej, najczęściej chcą mieć na nocnym stoliku i polecają swoim dzieciom do nauki. Goje pochodzą od demonów. Więc dom Chabadu w Dniepropietrowsku. Nie da się tego wszystkiego zrobić tak długo, jak długo jest ta młodzież, tak długo, jak długo ci młodzi ludzie chcą być Polakami, a nie bezwyznaniowymi, wynarodowionymi eurokołchoźnikami. No i coś z tą młodzieżą trzeba zrobić. Trzeba ją popchnąć do jakiegoś dołu katyńskiego. No, ale to by słabo wyglądało w telewizorze. Czyli trzeba wymyślić jakąś wojnę. Trzeba zrobić jakąś wojnę i to taką wojnę najlepiej, żeby ta młodzież jeszcze sama z zapałem na nią poszła. I to jest coś, co nam w tej chwili grozi. To jest melodia, która będzie grana w tym sezonie. Już rozpoczęto. Trzeba posłać młodych Polaków na jakąś wojnę. Dobra wiadomość. Proszę Państwa, bardzo realne niebezpieczeństwo, że zostaniemy wplątani przez cykl prowokacji. Prowokacja nic prostszego. Komuś się może wydawać, że to są dla pani Wiktorii Nuland i ludzi, którzy jej podlegają, to naprawdę nie jest żaden problem.
skoro na Majdanie Kijowskim właśnie padły strzały nie wiadomo skąd, to nie jest problem. Otóż państwo musicie się temu przeciwstawić. Musicie się przeciwstawić wpychaniu Polski w wojnę, musicie się przeciwstawić wysyłaniu Polaków na jakąkolwiek wojnę, czy do Syrii, czy na Ukrainę, i musicie się przeciwstawić wprowadzaniu na teren Rzeczypospolitej wojsk obcych państw. Wzmacniajcie wschodnią flankę NATO, proszę bardzo, ale róbcie to przez wzmacnianie Wojska Polskiego. Jeśli macie szczere i uczciwe wobec nas intencje, wzmacniajcie nasze państwo, a nie odpytujcie nas tutaj z demokracji. Pan senator McCain, on jest z waszego stanu. To jest bardzo dzielny człowiek. On w więzieniu, prawda, wietnamskim, tak, zdaje się, czy jacyś komuniści go strasznie dręczyli i on był bardzo dzielny, ale jest politycznym matołkiem. Jest imbecylem, jest idiotą. I mam nadzieję, że tacy idioci nie dostaną nigdy więcej ani jednego polskiego głosu w Stanach Zjednoczonych. Ogarnijcie się tutaj, na miłość boską. Macie tę kartę przetargową i piszcie listy do tych głupich senatorów i do tych łajdackich kongresmenów, którzy podpisują listy, żeby administracja wywierała naciski na Warszawę w sprawie roszczeń żydowskich. Wiecie o tej sprawie. Wiecie, jaką skalę mają te roszczenia. Wiecie, że są bezprawne. Że nie mają żadnej podstawy ani logicznej, ani historycznej, ani prawnej. Że one mają taki sam sens, jaki by miało przez was domaganie się od pana Obamy, żeby wypłacił dywidendę od majątków zmarłych tutaj bezpotomnie Polaków. Bo wy napiszecie, my jesteśmy Polacy i to byli Polacy, proszę nam wypłacić. Nie ma to nic do rzeczy, tak? Majątki zmarłych bezpotomnie, niezależnie od tego, w jak strasznych okolicznościach zginęli, te majątki przechodzą na skarb państwa. Na dodatek jeszcze PRL, jeszcze za Gomułki podpisał umowę z Imperium Amerykańskim. Na sumy bajońskie wtedy, umowę, z mocy której rząd federalny wziął na siebie wszystkie przyszłe roszczenia. I tak dalej, i tak dalej. Historia jest długa, nie ma co przywozić drewna do lasu. Wszyscy na pewno dobrze rozumieją, że to jest po prostu właśnie łajdacki szantaż. Jest to próba wymuszenia. No tak, ale jeśli będziemy mieli w Polsce bazy, tak, sprzętowe, jeśli będziemy mieli obce wojska, bo jak oni przylecą na te manewry w czerwcu, a nie daj Boże nastąpi jakiś atak terrorystyczny, jakaś eskalacja i oni dostaną taki rozkaz, żeby się wstrzymać z powrotem. I wtedy, jak pójdą na biurko rządu w Warszawie, te weksle, jak wtedy nas zbombardują kryzysem finansowym, to jaką pozycję będzie miał ten rząd? Będzie mu łatwiej mówić nie, czy trudniej? Nie wolno wprowadzać wojsk obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej. To jest najważniejsze. Na najbliższe miesiące i lata najważniejsze jest, żebyśmy nie zostali popchnięci pod kosiarkę, jak w 1939 roku. Jak w 1863 i w 1830, bo to też były gry imperialne. Polacy spieszyli z gorącym sercem, tak jak ta młodzież teraz gotowa pospieszyć, do walki za sprawę polską, tylko że nie wiedzieli, biedni, że to jest prowokacja. Prowokacja. To jest mój, nie powiem, że ulubiony temat, bo on jeży włosy na głowie, jest straszny, ale mogę długo o tym opowiadać. Mogę opowiadać właśnie o paśmie antypolskich prowokacji. Chodzi o to, żebyśmy to pasmo przerwali. Żebyśmy my byli tym pierwszym pokoleniem Polaków, którzy powiedzą pas. Pas. Opuszczamy kolejkę. Po prostu opuszczamy kolejkę. Nie idziemy na tę wojnę. 100 lat temu zaczynała się pierwsza wojna światowa, prawda? No już dobrze była rozkręcona. Polski nie było na mapie. Wyszła Polska z tej wojny. Oczywiście dlatego, że Polacy wcześniej szykowali się z mniejszą lub większą świadomością tego, że może się otworzyć okno możliwości. Ale szykowali się. I szykowali się na różne sposoby. Nie tylko się musztrowali. Nie tylko drużyny strzeleckie, ale także spółdzielnie. Banki, kasy samopomocowe, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Mleczarnie, piekarnie. Ksiądz Wawrzyniak i ksiądz Bliziński. Wspaniałe postaci, bohaterowie naszej historii.
niedowartościowani bohaterowie. Otóż teraz jest dla nas czas, żeby zrobić wszystko, żeby właśnie po pierwsze utrzymać się w ringu do czasu, aż innych będą znosić, żeby być przy tym stole rokowań w Wersalu, w Wiedniu przyszłym, żeby być. Musi być państwo polskie. Jeśli, proszę Państwa, uświadomcie sobie, bo niektórzy tak myślą, myślą właśnie w tradycjach irredenty XIX-wiecznej. Myślą, no cóż, no dał nam przykład Bonaparte, pójdziemy tutaj teraz z Amerykanami i oni będą nam za to wdzięczni. Przypomnę Państwu, że w 1942 roku w Białym Domu pan Roosevelt, zbrodniarz wojenny, klepał po ramieniu pana generała premiera Sikorskiego i mówił, że Polska jest natchnieniem świata. Już w 1942 roku wszystko było u nich w głowach ułożone i w tajnych gabinetach, a w 1943 roku po prostu się dogadali ze Stalinem. Polski dyplomata, pan Lęczowski senior, od życzliwego Amerykanina usłyszał wtedy, że Polski już nie będzie i żeby sobie szukał nowej roboty. Bo to jeden otóż na taką życzliwość, obawiam się, możemy liczyć. To jest maksimum tego, co osiągniemy. Że ktoś komuś życzliwie powie w porę, już stary, daj sobie spokój z tą Polską, bo właśnie musi żyć jakoś, prawda? Otóż nie dajmy się postawić po raz kolejny w takiej sytuacji. Ja nie mówię, proszę Państwa, tutaj, żeby dramatycznie wykonywać jakieś zwroty przez rufę. Żeby rozrywać szaty i zrywać sojusze. Nie, ja tylko mówię, że to trzeba by urealnić. I jak mówi pan Asche, że udział Polski w tym funduszu jest rzeczą do dyskusji, no to żeby było stać polskiego ministra na to, żeby grzecznie uśmiechnąć się, pożegnać miło i powiedzieć to, panie sekretarzu, czekamy na wiadomości, jak tam przedyskutujecie i wyjdzie wam, tak, ile zer przed przecinkiem, a ile po, to wtedy do nas zadzwońcie. I my zaraz będziemy chętni do rozmowy. Ale nie można za darmo i gorzej niż za darmo, pod groźbą, że zostaniemy w ramach alimentów, zostaniemy oddani pod kuratele. Jakich alimentów? No właśnie, Amerykanie mają, nie można za darmo tego robić, Amerykanie mają alimenty do zapłacenia Żydom za tę nierozegraną wojnę perską. Za to, że nie zbombardowali jednak tego Teheranu. Prawda? Moim zdaniem te alimenty mają być wypłacone w Europie Środkowej. Tak? Nie zapewniliście nam bezpieczeństwa w Palestynie, mówi pan premier Netanyahu, no to się jakoś musicie tutaj tam to zrekompensować. No to gdzie im to zrekompensują? Gdzie im to zrekompensują? Tylko tam. Rząd, który obecnie w Warszawie rządzi, prezydent, który prezyduje, módlmy się za nich. Módlmy się, żeby Pan Bóg odsunął to, co najgorsze, to znaczy, żeby się oni nie znaleźli w sytuacji, w której by ich postawiono wobec żądań takich, żeby oni Polaków na tę wojnę poprowadzili. Żeby oni właśnie, najlepsi patrioci, żeby podżyrowali roszczenia żydowskie. Bo to by się światu bardzo podobało. Bo wiecie Państwo, jakby tak rząd zdrady narodowej dopuścił się kolejnej zdrady, no bo to tak Polacy właśnie by to widzieli. Ale jeśli zostaną przyparci do muru i zmuszeni do tego najlepsi patrioci, no to będzie syndrom właśnie roku 42, 3, 4. Proszę Państwa, jeszcze na początku 45 roku byli Polacy, którzy nie w pełni sobie zdawali sprawę z tego, co nas trafiło i co właściwie jest grane. I że właśnie alianci dogadali się po naszym trupie i że żadnej Polski nie będzie. Ja nie straszę, ja tylko zwracam uwagę na to, że nie ma w tej sytuacji, w której dziś jesteśmy, nie ma żadnych gwarancji. I skoro nie ma żadnych gwarancji, to na wojnę nie wolno nam iść. Nie wolno nam wyprowadzić ani jednego żołnierza polskiego poza aktualne granice, choćby nas łudzili i mamili. Nie wolno nam wziąć Lwowa ani z ręki pana Żyrynowskiego, ani z ręki pani Wiktorii Nuland czy pana Wierzbowa. Bo do tego być może nas będą zachęcać. Będą przed nami roztaczali wizję powrotu Polska od morza do morza. Tak? Tylko, że ta Polska od morza do morza zostanie rozsmarowana tak cienko na tym kawałku chleba, no że, wiecie Państwo, nawet za wygrane wojny płaci się rachunki.
Czyli nawet jeśli by podali temu Wojsku Polskiemu teraz jakiś sukces na tacy, sukcesik jakiś, no to i tak potem bocznymi drzwiami wchodzą lichwiarze, wchodzą komornicy i mówią, trzeba spłacić. I to się w tej chwili waży. Czy Polska za tych 3 do 5 lat, czy Polska będzie jeszcze w obiegu dyplomatycznym? Bo już dzisiaj, to jest naprawdę pouczające. Ja Państwu rekomenduję, obejrzyjcie sobie w internecie, jak przyjmują w Waszyngtonie ministra spraw zagranicznych z Warszawy, a jak przyjmują ministra spraw zagranicznych z Berlina. Żeby już nie tylko o tych Żydach, prawda? Jak z Berlina przyjmują ministra spraw zagranicznych. Więc jeśli się komuś zdaje, że z tego powodu, że wypił parę razy tam miłą herbatę z kimś, że lobbing żydowski, niemiecki, brytyjski, rosyjski w Waszyngtonie, że one teraz nagle zniszkują i że sprawa polska tutaj wyjdzie na wierzch, no to to są złudzenia. Powiem jeszcze o Brytyjczykach na koniec. Powiem o Brytyjczykach. Proszę Państwa, wśród tych, którzy mówią o zagrożeniu rosyjskim i potrzebie wzmacniania wschodniej flanki NATO, jest pan premier Wielkiej Brytanii Cameron. Otóż Anglia, proszę Państwa, jeśli zabiera się za wzmacnianie wschodniej flanki NATO, to jest to ostatni dzwonek. To jest sygnał ostrzegawczy, to jest alarm czerwony. Jeśli Anglia wybiera się do środkowej Europy, wzmacniać wschodnią flankę NATO. Dlaczego? Dlatego, że Anglia tradycyjnie od 500 lat do priorytetów swojej racji stanu, swojej polityki zagranicznej zaliczała niszczenie polskiej suwerenności. Wielka Brytania tak długo, jak długo jest centralnym ośrodkiem rewolucji protestanckiej, której 500-lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku, Wielka Brytania nigdy tych priorytetów nie zmieniła. I w XVII, i w XVIII, i w XIX, i w XX wieku Anglia wykorzystywała każdą okazję, żeby wywołać prowokacje w Europie Środkowej, prowokacje Chmielnicczyzna na przykład w XVII wieku. Po co? No po to, żeby obóz protestancki miał szansę na zwycięstwo, co nie jest możliwe tak długo, jak długo istnieje w Europie Środkowej katolickie imperium, tak? Imperium nieagresywne. Korona polska i Wielkie Księstwo Litewskie przez nią ochrzczone. Więc Anglia zawsze na to grała. W XVIII wieku Anglia gotówką wspierała Fryderyka Pruskiego w czasie wojny siedmioletniej. W XIX wieku Anglia stała za prowokacjami powstańczymi w Polsce. Nie wszystkie jej się udało zrealizować, ale za nimi stała. W XX wieku to Anglia, w 1939 roku Londyn bezkosztowo, no po prostu szczyt finezji, pół pensa nie wydali, bo samo gadanie, samo poklepywanie po ramieniu i udało im się wepchnąć Polaków pod kosiarkę nadjeżdżającą. To zrobili. I jeśli dziś przyjeżdża do Warszawy pan premier Cameron, czwarty raz w ciągu półtora rocza ostatniego, to proszę Państwa, święci się coś bardzo złego. Jeśli pan premier Cameron mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, wiecie czym się zajmuje na wschodniej flance NATO? Armia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii zajmowała się, Anglia, nie wiem czy dalej się zajmuje, czy nie, chyba dalej, bo to tylko pierwszy kurs, szkoleniem Ukraińców. Szkolą Ukraińców. Wiecie Państwo, w XVII wieku, kto pamięta, wszyscy pamiętają, ogniem i mieczem. Chmielnicki ma za dowódcę jednego z takich strasznych zakapiorów, ma niejakiego Krzywonosa. Pamiętacie? Krzywonos. Koleżka Bohuna. To oni tam nawet rozmawiają. Otóż jeden pamiętnikarz niemiecki w XVII wieku, żołnierz, który był kondotierem na tej wojnie, bo to też z ogniem i mieczem, pamiętacie, że były najemne oddziały, prawda? Otóż ten pamiętnikarz napisał, że ten Krzywonos to w istocie jest Szkot z klanu Cameronów, to znaczy Krzywych Nosów. I jego nazwisko tak się właśnie tłumaczy. Ja nie wiem, proszę Państwa, czy tak było, ale to jest barwny okruszek do większej układanki, która właśnie
podbudowuje tę moją tezę, że Anglia zawsze walczyła z niepodległością Polski, że robiła co mogła w Europie Środkowej, żeby sprawa katolicka, po prostu, żeby katolików wymazać z oblicza ziemi, bo to były cele obozu protestanckiego. Czyli Cameron w XVII wieku, to nie jest dla mnie znak otuchy w wieku XXI. I jeśli komuś się w Warszawie wydaje, że tak miło sobie rozmawia z panem Cameronem, to niech sobie zdaje sprawę, że to by oznaczało odwrócenie 500-letniego trendu w polityce brytyjskiej. No to ja nie byłbym taki śmiały, żeby nie byłbym tak nieskromny, żeby zakładać, że udało mi się dokonać czegoś, co przez 500 lat było niemożliwe do dokonania. To zatem ostatni dzwonek. Nie dajmy się posłać na wojnę, nie dajmy młodzieży polskiej powybijać, nie dajmy się obrabować, nie dajmy zainstalować na naszym terytorium cudzej administracji. A już w Szczecinie parę dni temu taki news był, że wiecie państwo, taka jest współpraca transgraniczna. Niemiecka policja legitymuje kierowców. W Świnoujściu. Wiecie państwo, mała rzecz. Taka mała rzecz. No o cóż tutaj raban podnosić, ale wiecie państwo, no po prostu albo się dba o swoją suwerenność, albo nie. I jeżeli władze, widzicie, lokalne, policja, no przecież policjant nosi na czapce orła w koronie, to powinien mieć jakieś... Ja nie rozumiem, jak to, do jakiego stanu trzeba było tych chłopaków doprowadzić, żeby oni wykonywali taki rozkaz, a nie pojechali do Warszawy pod Pałac Prezydencki, zameldować się panu prezydentowi i powiedzieć, że takich rozkazów nie będą wykonywać. Tak powinni zrobić polscy policjanci, którzy mają w sobie ducha tych, którzy leżą w rowach katyńskich, charkowskich, prawda, i innych. Polscy żołnierze, co trzeba było z nimi zrobić, żeby oni dali ze siebie robić jakichś żandarmów na misjach pokojowych, tak, za granicą. No, tyle. Jestem gotów odpowiedzieć na państwa pytania i wyjaśnić, jeśli jakieś wątpliwości się zarysowały. Wszystko jasne. Można by coś powiedzieć? Bardzo proszę. Nie jestem politykiem ani ekspertem, przeciętnym, szarym, polskim obywatelem, ale tak jak oceniam sytuację aktualną w Polsce, te wszystkie demonstracje, ohydne inwektywy, którymi się nawzajem obrzucają posłowie i to już imiennie nawet, jako żywo przypominają mi bardzo Sejm Polski XVII-wieczny, gdzie warcholstwo, pieniactwo, zaperzaństwo, samowola. Niech pani w to nie wierzy. Niech pani nie wierzy w to, że tych tutaj nominatów partyjnych, że można porównać do tego poziomu, który reprezentował polski parlamentaryzm. Teraz powiem dlaczego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że szkoły średniej jest taki wiersz Kasprowicza. Nie wiem, dlaczego nikt nie cytuje. Wiersz pod tytułem Ojczyzna. Ten Kasprowicz tłumaczy, dlaczego tak rzadko używa akcentów patriotycznych w swojej poezji. I powiada autor w ten sposób. Rzadko na moich wargach, niech dziś to warga ma wyzna, jawi się krwią przepojony najdroższy wyraz ojczyzna. Widziałem, jak się na rynku gromadzą kupczykowie, licytujący się nawzajem, kto ją najgłośniej wypowie. Widziałem, wstręt dotąd serce me czuje, jak do jej kolan cisną się z pokłonem i radą najpospolitsi szuje. Jako żywo przypomina mi teraz to stronnictwa polityczne, wszystkie partie, SD, tam demokratyczne i PSL, i PO, i PiS. I właściwie najgorsze jest to, że wszyscy nawet swoje łajdactwa i niecne postępki usprawiedliwiają dobrem ojczyzny. To jest taki szyld. Wszyscy rzekomo pro publico bono działają.
I wszyscy... No wie pani, ja myślę, że chociaż nie jestem demokratą i w ogóle nie wierzę w to, żeby na ścieżce demokratycznej Polskę można było odzyskać w pełni i zabezpieczyć, chociaż wyrażam przekonanie, że demokracja to ściema, a za fasadą demokracji rządzą mafie, służby i loże, to mimo to nie zgodzę się z taką diagnozą, która wszystkich wrzuca do jednego wora. Z taką diagnozą się nie zgodzę, dlatego że no właśnie nie jestem zwolennikiem filozofii im gorzej, tym lepiej. Nie jestem demokratą, modlę się o powrót króla. 100 lat temu mieliśmy w Warszawie Radę Regencyjną, więc warto by wrócić do tych sensownych projektów, ale nie wyznaję filozofii im gorzej, tym lepiej i w związku z tym nie namawiam państwa do tego, żebyście właśnie obserwowali z boku i z wyższością to, co tam się dzieje. Jeśli tam się tak dzieje, to wie pani co? To także dlatego, że w Polsce Polaków jest za mało, bo nie wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, chcą być Polakami, bez niczyjej urazy. Niektórzy to wyraźnie mówią, że wolą być eurokołchoźnikami. Jest tam Polaków za mało i proszę państwa, bez was się nie obejdzie. Bez powrotu, politycznego powrotu Polonii do życia politycznego w Polsce się nie obejdzie. Jeśli chcecie, żeby było państwo polskie, no to nie możecie rezerwować dla siebie tylko loży obserwatorów, loży krytycznych recenzentów. Namawiałem i namawiam, korzystając także i z tej okazji, namawiałem koleżanki i kolegów z Kongresu Polonii Amerykańskiej w ostatnich latach, bo nie tylko w ostatnich tygodniach. Namawiałem do tego, żeby poważnie pomyśleli o wejściu w życie polityczne w Warszawie, może nie tylko w Warszawie. Namawiałem ich, tak to w cudzysłów ujmując, na otwarcie przedstawicielstwa dyplomatycznego Polonii w Warszawie, po to, żebyście nie tylko wy nasłuchiwali, co tam się w Warszawie wylęgło, w której głowie, ale żebyście sami swoich ludzi tam delegowali. Opowiadam się oczywiście bardzo zdecydowanie za tym, żeby było stałe miejsce dla przedstawicieli Polonii w organach władzy przedstawicielskiej w Warszawie. To jest dla mnie oczywiste, bo jeżeli my Polskę zawęzimy do tego, co nam wykroili towarzysz Stalin z towarzyszem Rooseveltem, jeśli my będziemy sobie wmawiać, że Polska to jest właśnie tyle, ile oni nam dali, no to tej Polski jest za mało, żeby się obroniła. Polska jest nie od Tatr do Bałtyku, tylko jest proszę państwa, od Alaski do Kapsztadu, tak? Od Indii do Spitsbergenu jest Polska. Serio. Nie gódźmy się na to, żeby nam towarzysz Stalin z towarzyszem Rooseveltem wyznaczali granice naszego, ramy naszego życia publicznego. I mówię o was, ale mówiąc Polonia, mam też na myśli Polaków na wschodzie. Przecież może Polacy nie legitymują się jakąś pełną politologiczną, ścisłą znajomością bieżączki politycznej w kraju, jak mieszkają, dajmy na to, w Mińszczyźnie, czy jak mieszkają w Arizonie. Ale kto w kraju rozumie, co się tak naprawdę dzieje? Kto w kraju? Przecież ludzie wkładają głowę do tego klozetu, jakim jest odbiornik telewizyjny i przeprowadzają sobie pranie mózgu i co potem wiedzą? Czy oni wiedzą więcej od was o tym, co się tam dzieje? Nie. Więc nie dajcie sobie wmówić tego, że macie cicho siedzieć i tylko się przypatrywać, co tam mądrale w Warszawie uradzi. Ale komu wierzyć? Proszę pani, Panu Bogu na niebie, Panu Bogu na niebie wierzyć. Taki przeciętny człowiek, to komu on ma wierzyć? No, dlatego, proszę pani, nie jestem demokratą, bo uważam to wszystko za fikcję. Ale rzeczywiście stosunek do wiary, rodziny i własności.
to jest kryterium, które wyjaśnia wartość i polityka indywiduum, i państwa całego. To, czy państwo, czy polityk gotów jest akceptować zamachy na wiarę, rodzinę, własność. To mogą być różne zamachy, takie nawet z pozoru niewinne jakieś, prawda? Dlatego mówię, módlmy się za pana prezydenta, ale nie wahajmy się ocenić z wielką powagą negatywnie tego zamachu na władzę rodzicielską, którego dokonał, podpisując zaraz jesienią ubiegłego roku przymus szczepionkowy w Polsce. Prawda? Z wysokimi karami dla tych rodziców, którzy się nie zgodzą. A na co się nie zgodzą? A nawet na takie szczepionki, których nigdzie indziej się nie narzuca. Polska z mocy tego prawa jest terytorium, na którym prowadzi się eksperyment badawczy. No więc módlmy się za pana prezydenta, kibicujmy mu, martwmy się o to, żeby mu następna opona nie wybuchła, ale jednocześnie nie możemy zamykać oczu na błędy, złe decyzje. I te złe decyzje mogą dotyczyć zarówno właśnie tych kwestii, o których wspomniałem, czyli po prostu wojny i pokoju. Wojny i pokoju. Nie wolno wplątać Polski w wojnę. Jak i złe decyzje mogą dotyczyć kwestii ustrojowych. Wiara, rodzina, własność, proszę Państwa. Jak się dobrze w to wmyślicie, to zobaczycie, że to wyjaśnia wszystko. To wyjaśnia wszystko. Jak się który polityk, jak się która partia, jak się która władza odnosi do tych trzech sfer wartości. Albo jest prawo rodzicielskie, albo go nie ma. Jak go nie ma, to hulaj dusza, piekła nie ma. To wtedy właśnie mądry pan władza wszystko wie lepiej. Czego dziecko uczyć, jak wychowywać, prawda? No i co? I kończy się to tym, że przychodzą do szkółki państwowej sodomici uczyć dzieci o tolerancji. O globalnym ociepleniu i o tym, że zbawiony będzie ten, kto sortuje śmieci. Prawda? No to jest kanon poprawności politycznej, współczesnej. Własność. Proszę Państwa, byłem gościem parę już ładnych tygodni temu na uprzejme zaproszenie pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego wraz z kilkudziesięcioma ludźmi sklasyfikowanymi w różnych kategoriach twórczych jako autor filmów dokumentalnych. Znalazłem się w gronie ludzi, którym pan minister uznał za stosowne życzliwie coś powiedzieć, nawet i podziękować za to, że się tanio nie sprzedali. Tak? Bardzo miła sprawa. No ale potem była rozmowa, wypowiadali się twórcy i niestety twórcy żadnych innych nie wiążą nadziei z tym rządem, jak tylko to, że on da na to czy tamto pieniądze. No bo rządzą właśnie oświeceni socjaliści, którym się wydaje, że pieniądze biorą się z budżetu. Tak jak Józefowi Piłsudskiemu. Józef Piłsudski sądził, że pieniądze biorą się z budżetu i ma się ministra finansów od tego, że się do niego dzwoni i mówi, żeby dobrze poszukał. I jak on się przyłoży, to znajdzie. No to jest zła droga. Stosunek tego państwa do własności wyraża także i sam, wiecie Państwo, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ma siedzibę w kradzionym pałacu. Komuniści ukradli Potockim Pałac przy krakowskim przedmieściu i tam ma siedzibę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No czy może coś dobrego dla polskiej kultury wyniknąć z aktu, z urzędu, którego aktem założycielskim jest bolszewicka kradzież, rabunek? Nie może. Otóż ta władza, jeszcze raz mówię, módlmy się, bo nam Kościół katolicki nakazuje modlić się za tych, którzy stoją na narodu czele, którzy dźwigają odpowiedzialność przed historią, przed narodem, przed Panem Bogiem. Módlmy się, ale nie zamykajmy oczu na to, że u władzy są ludzie, których to już nawet nie uwiera. Dekrety PKWN-u ich nie uwierają, bo już o nich w ogóle nie mówi nikt w Polsce. Polska Akademia Nauk. Polska Akademia. Kto jest ojcem założycielem Polskiej Akademii Nauk? Towarzysz Stalin jest założycielem Polskiej Akademii Nauk. Zagrabili komuniści majątek Krakowskiej Akademii Umiejętności i Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i zrobili z tego kołchoz dla profesorów, który się nazywa PAN, Polska Akademia Nauk. I proszę Państwa, jak się powie dzisiaj jakiemuś profesorowi w Polsce, że Polską Akademię Nauk trzeba by postawić w stan likwidacji,
i skończyć z tym upaństwowieniem, ukołchozowieniem nauki, no to, to reakcją oczywiście będzie no, w najlepszym wypadku życzliwe takie, życzliwa troska o to, że ktoś zwariował, ale najczęściej polska inteligencja będzie uważała, że to jest jakieś barbarzyństwo, że coś, że jak ktoś by chciał zlikwidować Polską Akademię Nauk, to znaczy, że chciałby naukę w Polsce zlikwidować. Jakby ktoś chciał zlikwidować Ministerstwo Edukacji, to znaczy, że chciałby, żeby polskie dzieci były analfabetami. A ja Państwu mówię, jak wprowadzono Komisję Edukacji Narodowej w XVIII wieku, to spadła liczba dzieci uczących się na początku i wtedy był początek, wiecie, o to jest fajny dowcip, początki tajnego nauczania w Polsce. Tajne komplety. To właśnie XVIII wiek na skutek wprowadzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dlaczego? Ludzie zaczęli uczyć dzieci po domach. Przestali wysyłać do szkół, na Wielkopolsce na przykład. Bo dobrzy patrioci i katolicy od razu zobaczyli, że tu po prostu mają do czynienia z postępackim, bezbożniczym projektem. Bo takie były te szkoły. Hugon Kołłątaj wyrzucał teologów katolickich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a sprowadzał absolwentów protestanckich uczelni. Hugon Kołłątaj w XVIII wieku robił dokładnie to, co PPR-owcy i ZMP-owcy robili na UJ-cie w połowie XX wieku. To była rewolucja. To była walka z tradycją katolicką i tradycją narodową. Ale nam się przedstawia tamtą walkę jako wielką reformę. I profesorowie tegoż UJ-u czczą Hugona Kołłątaja jako tego, co zreformował. Ten Hugon Kołłątaj. Ten Hugon Kołłątaj to było takie skrzyżowanie Bronisława Geremka z Józefem Brzycińskim. Dokładnie to coś takiego było. Niech im ziemia lekką będzie. To jest człowiek bez biografii. To jest człowiek, o którym nie wiadomo dokładnie, gdzie się urodził. Mówią o nim ksiądz, ale nie wiadomo, kto go gdzie wyświęcił. Mówią, że doktor miał tych doktoratów kilka, ale jeden francuski badacz sprawdził w Rzymie i we Wiedniu i tam nie mają tego w kartotekach. Czyli cała nasza historia jest pełna takich wałków, bolków. Nie tylko w XX, XXI wieku. I dlatego jeśli ktoś, to dygresja, ale jeśli ktoś będzie używał argumentacji historycznej, która będzie miała Polaków właśnie namówić na to, żeby brnąć dalej także i w tę niebezpieczną rozgrywkę, która w tej chwili się toczy, to trzeba zakładać, że to są ludzie, którzy lekcji z historii również nie odrobili. Również nie odrobili. I dlatego nie można mieć zaufania do tej żoliborskiej warszawskiej inteligencji, która na swojej historii nawet... Jeśli to są, bo są, to są bardzo często naprawdę wspaniali patrioci w tym sensie, że oni im serca biją dla ojczyzny, tylko że oni lekcji nie odrobili. Oni lekcji nie odrobili i dlatego oni z tym Cameronem rozmawiają i biorą za dobrą monetę. To, że on mówi, tak, Rosja zagraża, wschodnią flankę NATO będziemy wzmacniać, prawda? Recepta? Nie dać się wypuścić. Nie dać się wypuścić. Opuścić kolejkę. To jest najprostsza w świecie recepta. Odpowiedź jest taka właśnie, nie dać wyprowadzić Wojska Polskiego za granicę i nie dać wprowadzać obcych armii na teren Rzeczypospolitej. I zadeklarować, to jest bardzo ważne, powinien warszawski rząd zadeklarować, proszę Państwa, że my nie mamy żadnej kosy z naszymi sąsiadami. Że nie mamy żadnych pretensji i nie mamy żadnych tematów, których nie dałoby się załatwić środkami dyplomatycznymi. Bo grozi nam prowokacja na kierunku ukraińskim, być może prowokacja na kierunku białoruskim. To byłaby największa tragedia, gdyby Polacy zostali skonfrontowani z Białorusinami. To byłaby największa tragedia. To jest najbliższy nam naród, jedyny sąsiadujący, z którym nie mamy żadnej rzezi wołyńskiej, ani żadnych dołów katyńskich do wyjaśnienia, ani Palmirów, prawda? Więc z Białorusinami powinniśmy tylko handlować. Nie żeby się od razu rzucać na szyję panu Łukaszence, ale handlować. No przecież my z nimi graniczymy. Wiecie, jaką mamy wymianę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi? Taką samą jak z Belgią. No to urealnijmy to. Urealnijmy to, tak? Nie odwracając się plecami do towarzyszy amerykańskich, tylko naprawdę takich ludzi jak pan Wierzbow po prostu nie powinniśmy wpuszczać na nasze terytorium. Bez wizy. Bez wizy, prawda? Ja
jeśli o mnie chodzi, uważam tę sprawę wiz tak za ważną, ale rozwiązanie tej sprawy nie polega na tym, żebyście państwo podpisywali jakieś kolejne listy, pisali. Nie, trzeba już o tym zapomnieć. Trzeba zapomnieć. Jeśli chodzi o relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską, no to po pierwsze trzeba by odwołać pana Sznepfa z Waszyngtonu, co do tej pory jest niezrobione. Co do tej pory jest niezrobione. A po drugie, jego następcy surowo przykazać, żeby nigdy w życiu w ogóle słowem nie napomknął o wizach. Tylko w Warszawie trzeba do ambasady przypięknej wysłać grzeczny liścik, że widzicie, rozumicie, mamy tutaj dziurę budżetową i musimy wiązać koniec z końcem i dlatego za 3 miesiące, tak grzecznie bardzo, nauczcie się wypełniać te formularze i będziecie płacić 500 albo 1500, bo inaczej się nie da, bo musi być wzajemność w stosunkach dyplomatycznych. Jeśli ktoś nie szanuje zasady wzajemności, która jest święta w dyplomacji, jeśli ktoś tego nie szanuje, to sam siebie nie szanuje. I dlatego tak nas traktują. Dlatego Steinmeiera przyjmują z fanfarami w Waszyngtonie, a Waszczykowskiego przyjmują przy kuchennych drzwiach, jak natręta. Zapłacę, pan się łaskawie objawił. Dziękuję za gościnę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ze wszystkim, co pan był łaskaw powiedzieć, zgadzam się całkowicie, aczkolwiek sądzę, że to, co pan był łaskaw nam tutaj sugerować, i to jest obrona pasywna. To jest zbyt pasywne. Co jest zbyt pasywne? Dla Polski. W tej chwili, jak Polska znalazła się w tej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła, to jest zbyt pasywne. Ja na przykład nie widzę żadnego powodu, dla którego Polska nie miałaby po raz pierwszy, skoro mamy po raz pierwszy, bo tak wygląda na to, że mamy po raz pierwszy polski rząd od czasów okupacji, że Polska miałaby wystąpić o bilionowe, niewiarygodnie wielkie odszkodowania do naszych Stanów Zjednoczonych. Dlaczego nie miałaby Polska wystąpić? Ja rozumiem, wszystko paradoks. Nie. Kompletny paradoks. Nie, proszę pani. Wszystko to dobrze. Ja kiwam głową energicznie na to i na następne sprawy, o których pani wspomni. Ja nie mogę tutaj, nie zdążę powiedzieć państwu o wszystkim. I dlatego mówię, staram się powiedzieć o najważniejszym. Najważniejsze jest to, żebyśmy się nie znaleźli na III wojnie światowej w pierwszym szeregu. To jest najważniejsze w tej chwili. I to jest śmiertelne zagrożenie. I wtedy, jak ten warunek zostanie spełniony, że my po prostu zagwarantujemy sobie istnienie, tak? Materialne, biologiczne, narodowe przetrwanie, to wtedy to wszystko róbmy. Ja się zgadzam. Tak. I nie ma, wie pani, to moja polityka... Polska nie miałaby na przykład przejąć, nie widzę żadnych przesłanek, powodów, dlaczego Polska nie miałaby przejąć hegemonii w Europie. Ale proszę pani, brawo. Od których ale, nigdy ani świat, tak. Ani Europa, nigdy. Brawo, tylko że żeby to zrobić, trzeba najpierw mieć państwo. My mamy państwo, które nie jest w stanie zdrajcy stanu Sznepfa odwołać z Waszyngtonu. Własnego ambasadora nie jest w stanie odwołać. No, to najpierw to trzeba zrobić, a potem trzeba państwo zachować, potem trzeba zaprowadzić wolność gospodarczą, tak żeby się jednemu Polakowi opłacało zatrudnić drugiego Polaka, żeby Polska zakwitła tak, jak na to zasługuje i jak może zakwitnąć. Jak może, ponieważ rezerwy i w ludziach, i w ziemi są nieprzebrane. To, czego jeszcze nie wspomniałem, co jest determinantą całej tej sytuacji, to jest także chińska akcja Nowy Jedwabny Szlak. Nowy Jedwabny Szlak chiński prowadzi do Europy, do Europy Środkowej. Tutaj będzie terminal rozładunkowy. I proszę państwa, i chodzi o to, żeby zrobić ten interes stulecia. A w jakiej sytuacji Polska się znajdzie, kiedy inni już zaprowadzą u siebie do ostatniego obłędu właśnie poprawność polityczną, kiedy inni pójdą na tę wojnę, no to wtedy się okaże, że na bezrybiu i rak ryba, że rzeczywiście to, co Polska ma światu do zaoferowania, jest rzadkim towarem i ma wielką wartość. Tylko że nie można, z całym szacunkiem, nie można zaczynać od budowania imperium, trzeba najpierw chałupkę własną zabezpieczyć.
prawda? Poniżej pasa, tak jak nas cały czas traktowano. Tak, tak Polska powinna postępować. Pani premier, Wiatrzewska nie powinna jechać do żadnej Brukseli na dywanik i tłumaczyć się. Zgadzam się. Zgadzam się. Rozszochranym stechlakiem. Zgadzam się. Obraża. Ona jest tak, stanu. Ona tak, jest zgadzam się, proszę pani. No ale, ale to jest właśnie, ale to jest właśnie tak, układ władzy, który dogmatycznie powtarza frazesy jakaś, o polskiej lojalności wobec eurokołchozu. Zabijaczona, tłusta dupa, jakiś szulc. Nie, nie mówmy brzydko. Nie mówmy brzydko. To tak mi się tak jakoś tak skojarzyło z tym panem. No, że On moją ojczyznę, on ma zapowiedzenia coś o mojej ojczyźnie, on, facet, który ma gdzieś tam 7 klas, jakieś kursy przywiezione, gdzieś ukończone, nie wiadomo co. Tak i Polska jest się, no tak, ale Polska nie powie, jeżeli istotnie mamy prawdziwy polski rząd. No ale to proszę tego nie kierować do mnie. No nie. Proszę te uwagi wszystkie, proszę spisać i wysłać do pani premier Szydło, ponieważ mnie nie trzeba w tych sprawach przekonywać. Mnie nie trzeba w tych sprawach przekonywać i myślę, że państwo wszyscy tutaj rozumiecie, że te, to wchodzenie, uznawanie reguł gry, które są nam dyktowane, to jest bardzo niebezpieczne. Podam przykład. Pan minister Waszczykowski, który zaprosił do Polski Komisję Wenecką. Chciałbym poznać nazwisko tego urzędnika, który mu to wymyślił. Bo nie wiem, w czyjej głowie to się wylęgło. No więc, wszyscy wiedzą, że to właśnie jest sytuacja, w której nasza suwerenność jest kwestionowana. No ale jednocześnie ten sam pan Waszczykowski mówi, że jedzie na Białoruś, do Mińska i on sprawdzi, jak tam postępy. Znaczy, przyjmuje pozycję rewizora Gogola, tak? Korepetytora, guwernantki samozwańczej. No jeżeli nam się nie podoba, że inni nas odpytują z wartości demokratycznych, no to nie stosujmy tego wobec innych. Z innymi rozmawiajmy, kupił, sprzedał. Bo co ludzi cywilizuje? Co ludzi zbliża? Nie żaden, przepraszam, dialog, tak? Komisje do spraw trudnych albo i łatwych. Nie. Ludzi zbliżają dwie okoliczności. Albo jak się wspólnie modlą, albo jak wspólnie handlują. Wymiana towarowo-pieniężna i modlitwa wspólna. To są te dwie czynności, które minimalizują ryzyko, że sobie nawzajem poderżniemy gardła. Asertywność. W jednym i drugim asertywność jest niezbędna. W jednym, to co nazywamy asertywnością, powiedzmy w licytacji, spekulacji handlowej, no to jest też wymagane przez Pana Boga w modlitwie. To znaczy Pan Bóg, ponieważ dał nam wolną wolę i bardzo wiele przysparza komplikacji ten dar, ale Pan Bóg nam go nigdy nie odbiera, nigdy nie cofa tej promesy. No to w związku z tym Pan Bóg oczekuje, że my się konkretnie zadeklarujemy. Żeby nie było wątpliwości, czego my chcemy. Zadeklaruj się, człowieku. Jakoś się ogarnij i powiedz, czego chcesz. I to w sprawach polskich, to też jest odpowiedź na pytanie, co robić. Proszę Państwa, mamy bardzo poważne przed sobą rocznice, daty, jubileusze. Mamy teraz po Wielkiej Nocy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. No trzeba odrobić lekcję z historii i trzeba wiedzieć, za co się Panu Bogu dziękuję. Trzeba samemu tę historię docenić. Trzeba docenić to, że nam Kościół katolicki podarował cywilizację. To raz. Jesienią zapowiedziana intronizacja Chrystusa Króla. Módlmy się, żeby te słowa, których nikt wcześniej nie wypowiadał na tym szczeblu, więc dobrze, że one w ogóle padły, ale żeby te słowa się napełniły treścią stosowną, żeby to wszystko dobrze poszło i żeby jesienią w ogóle można jeszcze było dokonać takiego aktu, żeby wojna nie wybuchła, tak? Żeby wojna nie wybuchła w czerwcu, lipcu tego roku, żebyśmy nie mieli jakichś europejskich zamachów brudną bombą, najpierw w zachodniej Europie, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czerwiec, lipiec, potem Światowe Dni Młodzieży, lipiec, po drodze manewry Anakonda, eskalacja na Ukrainie, niewykluczona. Skoro Anglicy tam kogoś szkolili, to wiecie Państwo, co to znaczy, że oni szkolili? A skąd tylu rezunów ukraińskich wylądowało na emigracji w Kanadzie?
No stąd, że najwyraźniej korona brytyjska otacza swoich agentów opieką i zapewniła im tam wikt i opierunek. No to z taką koroną brytyjską my teraz mamy pod rękę wzmacniać wschodnią flankę NATO. Kanada jest adwokatem Ukrainy, bezkrytycznym właśnie dlatego. Dlatego, że lobbing ukraiński jest tam mocny, ale lobbing lobbingiem. Gdyby Londyn tego nie chciał, to w Kanadzie by cicho siedzieli. Gdyby Londyn tego nie chciał, prawda? Dalej przyszły rok. Mamy pasmo rocznic z piekła rodem. Mamy rocznicę buntu Lutra, 500-lecie, którą niektórzy katolicy się wybierają świętować jako rodzinny piknik, tak? Kochajmy się. To jest właśnie, to może wynikać tylko z kompletnej ignorancji. Tak to mogą traktować ludzie, którzy po prostu nie rozumieją, co się wydarzyło, co to było. Sekundeczkę. Kończę frazę i oddam panu głos jeszcze. Bunt Lutra, utworzenie Wielkiej Zjednoczonej Loży Londynu w 1717 roku i rewolucja bolszewicka w 1917 roku. I proszę państwa, w piekle, tak jak partia czynem czciła przed terminem rocznicę, tak i w piekle niewątpliwie robią wszystko, żeby na 17 rok, żeby się wyszykować, prawda? I ja myślę, że my zawdzięczamy temu to przyspieszenie. Tak? Ale jest też rocznica w przyszłym roku fatimska. Jest rocznica fatimska. Trzeba wyraźnie odrobić te lekcje z historii. Trzeba to przeczytać. Tam Matka Boska mówiła wyraźnie, dużymi literami, jak do dzieci. I w związku z tym się nie wykręcajmy sianem, tylko potraktujmy to wszystko poważnie. Bardzo dziękuję. Kończę. Pan jeszcze zabierze głos. Szczęść Boże. Daj Boże. Michał Kowalski, Piekłania. Ja troszeczkę z nawiązaniem tutaj do pani, która mówiła o tych podziałach i troszkę odpowiedzi na pytanie o naszą wielką mocarstwowość przyszłą. Prawda? Proszę popatrzeć, jakie są ogromne podziały w społeczeństwie polskim. Proszę popatrzeć na tą grupę osób, która przyszła w pośrodku katolickim, w kościele, na spotkanie z patriotą i z katolikiem. A mamy tutaj do czynienia przecież z ośrodkiem katolickim i w domniemaniu no, taką propolską społeczność, prawda? Żeby patrzeć, ile nas tu jest. Oczywiście to nie jest wina. Idziemy na jakość, nie idziemy na ilość. No, tak. I dużo imprez dzisiaj. Dzisiaj jest też demonstracja kodu. Jest tak. I pierwszej 30 jest demonstracja kodu. Tu w Phoenix? Tak. Niemożliwe. Prawdopodobnie Papago Park. Ja tak przypadkowo się dowiedziałam. To jest wszystko sekret. To jest wszystko kamuflowane. Oni są tak zorganizowani. Ale mogę skończyć, proszę. Przepraszam bardzo. A propos tego podziału. Ja jestem ostatnio przerażony, oglądając różnego rodzaju audycje z internetu, z YouTube'a. Zresztą pańskie wykłady i prelekcje znam doskonale, absolutnie się zgadzam prawie że w 100% z pańskimi diagnozami. Ciekaw byłbym, z czym pan się nie zgadza. Wie pan, troszeczkę mam problem z powrotem króla do Polski, ale to jest jakaś inna historia. Odpowiadam krótko. Jeżeli się nie wymodlimy króla, proszę pana, to nas weźmie za twarz jakaś hunta. Władza jest, proszę pana, albo święta, albo tajna. Za fasadą demokracji rządzą mafie, służby i loże. Władza królewska też ma swoje... Proszę pana, ma to piękno, że jest... Że tak samo rządzą tam materie. Tak, proszę pana, ale przynajmniej nie owija się tego w bawełnę. A poza tym to jest tańsze. Bo wie pan... Demokraci, jak pobożni, to oni się modlą o cud, no naprawdę, Pan Bóg jest wszechmogący, ale modlić się o to, żeby było wybranych 460 plus 100 plus następne tysiące urzędników mądrych, uczciwych, ja się modlę o jednego. Ja jestem realistą. To demokraci nie są realistami. I właśnie a propos jeszcze tych podziałów. Ja jestem ostatnio przerażony, oglądając audycje telewizyjne z YouTube'a i tak dalej. Na przykład Komitet Obrony Dupokracji
No przecież skąd ci ludzie się biorą? Przecież, to znaczy ja wiem skąd oni się biorą, tylko jakie oni argumenty prezentują. Przecież ci ludzie nie wiedzą po co oni tam poszli w ogóle. To prawda. To oni nie wiedzą. Ale proszę nie lekceważyć tego zjawiska, dlatego że jest to ogromna ilość ludzi. Dużo. I teraz tak, ostatnie sondaże pokazują, że PiS, którego identyfikujemy z obozem patriotycznym i ten antyrządowy, antysystemowy, obecnie antysystemowy, grupa, mają podobne wyniki w sondażu. Proszę pana, to jest dążenie do prowokacji. Chodzi o to, żeby doprowadzić do incydentów, które będą legitymizowały interwencję zewnętrzną. Ja to wszystko wiem, panie Grzegorzu. Chodziło mi jeszcze o troszeczkę o inne pytanie. Ponieważ znam te wszystkie audycje, znam te wszystkie prelekcje, nie tylko pana, ale pana Michalkiewicza i innych osób. Na przykład w ostatnim czasie pan Korwin-Mikke wypowiadał się na temat, że obrony Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego wojsko nie wkroczy i nie zrobi porządku z obecnym rządem i z PiS-em. To przecież włosy stają dęba na głowie. Przecież ten człowiek mieni się i patriotą, i prawicowcem. I takie rzeczy wygaduje. Mówię panu, jeśli nie wymodlimy sobie króla, to nas weźmie za twarz jakaś hunta. Postawa Kościoła Polskiego, to znaczy biskupów polskich. Biskup Gocławski. No Wałęsa to jest coś niesamowitego, to jest człowiek, który tyle zrobił dla Polski. To nie są wolni ludzie, tak, ja proszę wiem, pana. To są ludzie, którzy mają rozliczne zobowiązania. Dwa dni temu księdza pluł na ten rząd, przecież to jest do niczego, przecież dlaczego ten kot prawda tak protestuje, czy on ma. Proszę pana, w tej tak sprawie nie ma innej rady. Nie zmienimy świata od góry, musimy go zmieniać od dołu. I jeśli chodzi o naszych duszpasterzy, musimy ich po kolei, po jednemu wykupić z niewoli babilońskiej, w którą popadli. I tyle. Właśnie moje pytanie tego dotyczy. Jakie są według pana oceny właśnie proporcje tak z grubsza mówiąc obozu patriotycznego w stosunku do obozu Zaprzańców. Proszę pana, Zaprzańcy świetnie to wiedzą, że sami nie dadzą rady i dlatego przyzywają interwencji zewnętrznej. Dlatego robią w tej chwili historię choroby, żeby się można było powołać na to, że właśnie z demokracją to tam w Polsce nie tęgo było. Oni wiedzą, że sami nie dadzą rady. Oczywiście patriotów w Polsce jest więcej niż świadomych Zaprzańców. Kłopot w tym, że między tymi dwiema grupami mamy do czynienia z tubylcami, którzy są co najmniej labilni, niezorientowani i nieukierunkowani na polską suwerenność. I dlatego, jeśli ktoś chce załatwiać te sprawy po staremu, to nie doprowadzi to do oczekiwanych efektów. Trzeba te sprawy załatwiać po nowemu, a początek ich załatwiania, no to musi być wyraźne zdeklarowanie się polskiej klasy politycznej, polskiej właśnie klasy politycznej, zorientowanie się na wartości, na wiarę, rodzinę i własność. Wiarę, rodzinę i własność. A to, jak to robić w praktyce, no o tym mówię jako inicjator organizacji Pobudka, której program brzmi Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. W czterech słowach się zawiera. Ale już tutaj słyszę,